Cześć, Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam Bugatti. Trochę już Bugatti Wam pokazywaliśmy tutaj w Dubaju, ale ten model jest dosyć wyjątkowy. Wyjątkowy Bugatti model 35 o silniku całych 13,6 konia elektrycznego. No właśnie, to jest zabaweczka, chociaż bardzo droga zabaweczka. Historia jest bardzo ciekawa, bo on się nazywa Bugatti Baby 2. Tak. Bo było też Bugatti Baby po prostu. Jedynka tak zwana, która w 26 roku została zbudowana przez Ettore Bugatti dla jego syna na czwarte urodziny. No i wtedy właśnie z 35 zrobił taki model w skali tam chyba 1:2 czy coś takiego. I to było takim hitem, że wszyscy, którzy odwiedzali Ettore i fabrykę Bugatti, klienci chcieli też coś takiego i to się stało oficjalnym modelem Bugatti. Produkowali to przez 9 lat do chyba 36 roku. No i teraz niedawno na rocznicę 110 lat Bugatti dogadali się z firmą The Little Car Company, tak to się nazywa, dobrze mówię. Ta firma robi właśnie takie miniaturki, zabawki. Zrobili właśnie wspólnie z Bugatti to. Robią jeszcze starą Testarossę i Astona DB5. Tak, Testarossa też tutaj będzie. Testarossa jest zamówiona i się produkuje. Ten model, Bugatti Baby 2, można sobie skonfigurować na stronie, kolory i tak dalej. To jest w tej najbogatszej wersji Pur Sang, tak? Tak. 500 egzemplarzy tylko powstało. Tak jak widzicie, wszystko jest ręcznie składane i naprawdę z najwyższej jakości materiałów. Kiera oczywiście jest quick release i zobaczcie, jaka jest kiera. Oczywiście jest Nardi. Wszystko jest mega markowe i porządne. Nic niczego nie udaje. Tutaj mamy wlew paliwa, który jest z czystego amelinium. Dlatego tego nie pomalujemy. Oczywiście nie wlewamy tu benzyny, tylko podłączamy wtyczkę ładowarki. No i to jest takie, że mógłbym to macać godzinami. Czyste aluminium. Pamiętasz kiedyś w siódemkach starych, w E32, takie dekielki były do felg? No. Takimi ktoś podiwanił kiedyś, pamiętam. Mamy prawdziwe Bugatti, mamy czystą mechanikę połączoną z nowoczesnym napędem elektrycznym. 10 kW, tak? Ta mocniejsza wersja, czyli 13,6 konia. Ile to jedzie? 68 na godzinę? To jest tak, 68 km na godzinę, ale wersje na USA i Kanadę mają odcinkę na 19 mil na godzinę. O, ale ten jest bez kagańca. Tak. Mamy pedal boxa regulowanego, oczywiście tylko gaz i hamulec. Proszę bardzo, czyli nawet dziecko też może się tym przejechać. Oldschoolowe koła, bardzo fajne felgi. No, dużo ciekawych detali. Lusterko wsteczne, w którym nic nie widać. Otwieramy machę? No to otwórzmy. Bo tu, aha, nie, dobra, pokaż najpierw, co masz tutaj. No dobra. Piękny kawalerze. Ponieważ tutaj cały Bugatti ma książeczkę, tak, Baby 2. Owner's Manual, kluczyk, najważniejszy, czyli znane coś z Bugatti, czyli Joker Key. Jak puszczacie Roberta, to zawsze trzymacie pilot ze sobą, możecie mu pik wyłączyć. No i oczywiście breloczek. Powiem Wam, takie gadżety nie są dołączane nawet do Chirona. Ale Joker Key jest w Chironie. No jest. Ale Joker Key tylko ja wiem gdzie. No i jest książeczka, zobaczcie. Tutaj macie specjalne podziękowania od firmy. Tutaj mamy... A bo to z Alhaptura, dealera od Bugatti. Dealera bezpośrednio, tak. Czyli u dealera Bugatti to można kupić. Tak. I zobaczcie, Baby Bugatti replika. 3/4, czyli 75%. Dokładnie, wszystko gdzie wyprodukowane. Piękny. Ile kosztuje takie coś? 68 tysięcy euro. No ta. No to i tak taniej niż prawdziwe. No. Mamy Joker Key, mamy dwa kluczyki, mamy breloczek i mamy całą książkę serwisową razem z takim listem gratulacyjnym, że dokonaliśmy zakupu jakże oto przepięknego auta, które kosztowało nas prawie tyle co Morgan. No. W sumie tak, wartość Morgana. Więc warto bym przy nim uklęknąć z tego powodu. Tak, więc pokażemy, co tu drzemie, tak? I otóż przed nami ukazuje się voilà. Proszę. Proszę.
Jaka ładna przekładnia. Patrz, a ja szukam teraz do żuka. Właśnie, Mietek. To jest fajnie połamane tutaj, zobacz. Krótkie. O, jest win. Czyli co, możemy to rejestrować? Oficjalnie zapisane, że niedopuszczone do użytku. Na drogach. Drogowego. Aha. Ale jak ma win? Na żółte. No i zobacz, jest pedal box. Ja na razie żyję tym, że to da się zarejestrować, może pan numer win. Kolumna, rzeczywiście, zobacz, ile ma krzyżaku? Dwa, tak? I w dwóch miejscach łamane. Mm-hmm. Myślisz, że Mietek to ogarnie? Przekładnia. No myślę, że tak, że dałoby radę ruszyć dalej z żukiem. No i taka czysta mechanika, ale mamy hamulce hydrauliczne, tak jak widzicie. Stalowy oplot. Zobacz, dwie oddzielne linki na lewą i na prawą stronę. Tak. Widać, że to jest ręczna robota wszystko. Tak, widać, to właśnie, widzisz tu spaw, taki tryk. No. Wyklepane młoteczkami. Super, a co, tu mamy pakiet, tak? Mhm. Akumulatorów. Ale zobacz, tu się fajnie na wysoki połysk zrobione. Nie no, widać, że nie ma bidy, nie ma bidy. To możesz zamykać klapę. I chyba trzeba się będzie tym przejechać. I co, to są takie dodatkowe rury? Tak, żeby nie przysłowiowej rolki, żeby nie zaliczyć. Mhm. Lampy przednie też zobacz, z Ursusa 30. Tak, bardzo ładnie to się prezentuje. No i pochylenie kół przednich, wszystko jak w oryginale. Dokładnie. Na dwa razy? Na dwa razy, bo pierwszy to żółw. A, właśnie, mamy żółw i zając. Dwa te. Nie wiem, czy to będzie widać. Ale tu jest żółw, a tu jest zając. To od razu na zająca. Teraz wybieramy bieg. Drive, czyli do przodu, D jak do przodu. Luz, neutral i wsteczny. Na razie mam zwykłą moc, nie jest joker, key. Kurde, dobrze to idzie. Nie chciałbym w tego Rollsa trafić. Rury są przydatne, co? No. Ile on kosztował? A zresztą nie chcę wiedzieć chyba. Zapiernicza! Wcale mi nie przeszkadza, że nie ma spalinowego silnika, bo można bezkarnie wszędzie jeździć. Do jakiejś galerii handlowej bym sobie tym wjechał na zakupy. Nawet te krupówki można. No właśnie. Klasa. Zarzuca dupą trochę. No musi, w końcu to jest porządny samochód. Ale jak to elektryk, od zera ma taki start, że kurde, z procedury tu. Brakuje to, nie? Żeby tak dwie nogi położyć. Ale ma i tak taki miękki start pewnie, żeby wiesz, pół osi nie poukręcać. Otworzy magiczną skrzyneczkę. Kluczyk do szczęścia. Czyli jest tak jak... Jejku, jaki on jest ładny też za Meliniu. A jak taki sam. Ja pierniczę. Dobra, najpierw pokażemy, że jego też tutaj się trzyma na magnesiku, jak w prawdziwym Bugatti. Cyk. Robimy tak. Cyk. Cyk. Widzimy. Już? Tak. Teraz się boję ruszyć aż. Łohohoho! Zaraz dywan pozwijam. No jest różnica. Czyli teraz ma pełne 13,6 konia. Dokładnie. I jedzie ile? 68 na godzinę. No to pode mną pewnie z 50. Ja pierniczę, wiatr we włosach normalnie. O, dobra, wyhamowałem. Ty, dopóki się bateria nie wyczerpie, to ja nie wysiadam, pierdziele. Zajebiste. A, to będzie trochę czasu na pewno. No, cały czas mam właśnie wskaźniki. 100% energii. A, tu jest tak jak w ten. Poczekaj. Wykorzystanie mocy jakby, tak? Tak, jak w Rollsie. Power of Reserve. Tak. I zegarek analogowy. I tu mamy prędkościomierz. Dokładnie. Ale sztos. Nie wyhamuje. No szatan. Jedno z ciekawszych aut, jakimi ostatnio jeździłem. I elektryczne. Ale szarpie. O fuck, jaki ślad. A tu wcześniejszy. No to już wiemy, co Robert będzie robić dzisiaj.
odkleisz mi tego, poproszę, to go tu złapię i tak coś spróbuję. Mhm. Potem ci na karszera przykleję, jak będziesz jeździć odmywając podłogę. Ale lampy to solidne ma takie. Mhm. Czemu nic nie mówisz? Zęby mi wypadną zaraz. Dobra, bo już mi głupie pomysły do głowy przychodzą. Dobrze, że ta Formuła 1, to nie? Nie można nią jeździć. Na miasto byśmy skoczyli. Ale jasna noc dzisiaj. No, powiem ci, że gdzie klasyka spotyka się z nowoczesnością. Jaki tu jest w ogóle pogłos, jak w cyrku. No to teraz wydajcie w komentarzu znać, proszę, którego wybieracie na prezent świąteczny. Divo czy Baby 2? Oba równie emocjonujące. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.